Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, zaczynamy od spania w łóżku, już mamy tą sprawę oczywiście załatwioną. Dzisiaj lecimy prężnie i to nawet bardzo prężnie. Ruszamy w stronę teleportu, który nas stąd przeniesie prosto do wioski Silbach. Słuchaj, widzę, że nieźle się tu zakręciłeś. Skoro jesteś taki robotny, to może ci pokażę, jak szybciej się przemieszczać po tak trudnym terenie jak to bagno. Oczywiście, jeśli wyłożysz trochę złota. Taką wiedzą nie mogę się dzielić za darmo. No, czyli nauka akrobatyki. Nauczmy oczywiście się uczymy. Akrobatyki. Słuchaj, czasami zamiast brodzić nie wiadomo ile w tej mieszaninie wody i roślin, lepiej zwyczajnie wyrwać się do przodu, najdalej jak potrafisz. Jeśli przelecisz nad jakąś skarpą i wylądujesz niżej niż oczekiwałeś, ugnij nogi w trakcie lądowania, żeby zamortyzować pęd i nie poobijać się za bardzo. To może ci uratować życie. Okej, dzięki ci wielkie, Tiago. Moi drodzy, turniejem zajmiemy się troszeczkę później. Fajnie, że teraz mamy akrobatykę. Bardzo nam to ułatwi oczywiście życie. Wow, Boże, aż tak daleko to nie chciałam. Dobra, typamy się do wsi Silbach. Dzisiaj zajmujemy się zadaniem Nie przejdą. Jest to zadanie od Adelarda. Potem jak dołączymy do jego najemników. Zadanie ma polegać na tym, że musimy przenieść towar przez ten potworny las, gdzie mamy oczywiście znaki, że jest niebezpieczeństwo i tak dalej. Już te tereny nie są dla nas niebezpieczne, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jest tam oczywiście parę wargów, parę leśnych bestii, parę czarnych wilków, trochę krwiopijców, trochę czarnych szczurów chyba też. Chyba na pewno, ostatnio przynajmniej tam były. Ale to nie jest jakieś trudne zadanie. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrobić ładnie, pięknie. Lecimy w takim razie do jakiegoś gościa. Tutaj jest jakiś gris i ma imię. Na początek oczywiście kradzież kieszonkowa. I przysyła nas Adelard. Przysłał mnie Adelard. Świetnie! To co robimy? Najpierw pójdziemy sami przez las, bez farmerów i towarów. Oczyścimy go ze wszystkich zwierząt, a przynajmniej tych z okolic ścieżki. Rozstawimy się w regularnych odstępach i kiedy dotrę do końca ścieżki, najbliższemu z was dam znać, że jest bezpiecznie. Przekażecie to sobie po kolei i będziecie pilnować farmerów podczas przenoszenia skrzyń. Wszystko jasne? Jaki to będzie znak? Proponuję zapalenie ognia na końcu ścieżki. Widoczny z daleka, dodatkowo odstrasza zwierzęta. I raczej nie zostanie wznieciony przez kogoś przypadkowego. Dobry pomysł. No to do dzieła. Do dzieła. Za tobą. Dobra, mamy przy sobie trzech najemników. Nie musimy jakoś bardzo chyba się w las, wiecie, spróbować zaciągać. Natomiast tak, żeby przy ścieżce było bezpiecznie. Tutaj leśna bestia była po lewej stronie. Czekaj. Myślę, że to dobre miejsce na posterunek. Jeden z was niech tutaj zostanie, reszta za mną. Robi się. Super, mamy pierwszą osobę, która zostanie tutaj. Lecimy więc dalej. Na razie czysto. Czekaj, tutaj będzie dobrze. Pilnuj tego kawałka trasy. Pokażemy tym wieśniakom, jak sprawy załatwia Araxos. Proszę bardzo, w ogóle tutaj smoczy korzonek na skalę. Pięknie. No i został nam ostatni najemnik, który będzie szedł tutaj. Tam jest jakiś zombie, który bardzo mi się nie podoba. Więc może byśmy je od razu poszli załatwić. Ono powinno zaraz do mnie przyleźć raczej. Najgorsze jest to, że to jest ten gościu, wiecie który. Dobra, więc już chłop będzie mi pomagał. No i dałam się uderzyć. No chłopie, lej to zombie. Dzieciu. Tu są wargi, ale one raczej nie będą nam przeszkadzały. Chodźmy więc dalej ścieżką.
Tutaj też jakieś krwiopijce. Spoko. No. Dziękuję. Co to była za walka cepem? Pięknie. Tam też parę goblinów. Nic szczególnego. I tutaj jeszcze jedna krwiopijca. Tam jakaś jaskinia jest, ale może na razie się tam nie będę pchała. Czekaj. Cholera, widziałeś? Co? Tam, w gąszczu, cieniostwór. Poszedł gdzieś tam w głąb lasu. Chyba nie musimy się nim przejmować. Wystarczy oczyścić okolice ścieżki. Daj spokój! Takie trofeum? Jak przyniosę jego róg Garrosowi, to może przyjmie mnie do tropicieli. Poza tym, przecież to bydle może podejść bliżej i zagrozić farmerom. Trzeba się go pozbyć. No dobra, masz rację chyba. Masz rację, chodźmy na niego zapolować. Świetnie! Może powinienem prowadzić, skoro go nie widziałeś? Pewnie, idź przodem. To monstrum zaraz pożałuje, że wylazło na chwilę ze swojej jaskini. Okej, mam nadzieję, że poczekasz, stary. A, bo to tutaj gdzieś. Dobra, widzę, że on na mnie czeka. Na cieniostwora wolałabym sobie przygotować, wiecie co, bryłę lodu. Powinnam mieć gdzieś. Mamy 4 bryły lodu. Nie wiem, jak sobie radzimy z nim tak po prostu, ale ponieważ mamy towarzysza też, to nie chciałabym, żeby zginął. Więc wykorzystajmy sobie ją. Gdzie ty mnie, stary, ciągniesz? Ach, tędy, dobra. Trochę musiałeś sobie, widzę, ścieżkę naprawić po tym, jak cię wywiałam w pole. Dobra. Parę wilków. No. Dobra, kolejny wilk. Dobra, rzucimy na niego bryłę lodu i lecimy. Powinno pójść szybko. Pięknie. Ha! Wiedziałem, że nam się uda. I mam jego róg. Na pewno zrobi wrażenie na Garrosie. Na pewno. Tymczasem musimy dokończyć robotę. Tak, tak, to prawda. Idę na stanowisko i czekam na sygnał. Okej, dzięki, stary. Nie zwróciłam uwagi, co te ścierwojady mają w sobie. Takie jakieś dziwne coś. W ogóle te potwory zaczęły mieć w sobie takie dziwne jakieś rzeczy. Chciałabym się dowiedzieć, co to jest. To jest to. Zgniłe resztki, pozostałości po potworze, do niczego się nie nada. Od kiedy my możemy takie rzeczy wyciągać? Coś mi tu nie pasuje. O, proszę bardzo, grupa goblinów przy ognisku, które mi potrzebne. Do tego niedźwiedź, wilki. Na luzie. Ten gobliński wojownik mnie wkurza. Dobra. Pięknie. Nie przejdą. Ostatnio nie zbierałam z goblinów lutu i to troszeczkę szkoda, bo one mają jednak sporo tych rzeczy. Niczego tu nie znajdę. Często przy sobie. Już chyba będę zawsze zbierała z nich rzeczy. Niczego tu nie znajdę. Tutaj już chyba wszystko. Tutaj coś jest. Martwy ścierwojad. Jeszcze niedźwiedź jest w okolicy, także też się go pozbędę. Tak na dobrą sprawę to też tych wargów wypadałoby się pozbyć, ale... Wiadomo. Dobra, wiecie co? Zostawię na razie tego niedźwiedzia. Jeszcze tutaj przecież wrócimy. Super. No i pięknie. Mamy ładnie przenoszony towar. Super, zadanie poszło jak z płatka. No i co? Możemy już stąd iść? Nie przejdą.
Towar odstawiony do kopalni. Zadanie wykonane. Pora zdać raport Adelardowi. Jasne. No i to by było na tyle. Sprawa pierwszorzędnie załatwiona. Zgadzam się. Pamiętajcie, by zgłosić się do Adelarda po nagrodę. O czym jak o czym, ale o nagrodzie za zlecenie nigdy nie zapomnę. Do zobaczenia. Okej, wiecie co, skoro już tutaj jestem, to może wejdziemy do kopalni i spróbujemy załatwić tutaj jakieś sprawy. Każdemu jest ciężko. Chcę wejść do kopalni. Oto mój kontrakt. Spodoba ci się u nas? No tak, oczywiście zero. Co ja gadam? Tak. Kiedy? Jeśli czu... Jasne, to wiemy. Odłożymy za chwilę bryłki. Nasze złota. Pieczęć Lorenzo, znak od Lorenzo. Muszę uważać, komu ją pokazuję. Dobra. Chyba nie zakodowałam, że dostaliśmy od niego takie coś. Ale no, w takim razie wchodzimy. Raczej teraz nie będziemy zbyt wiele wydobywać, bo ostatnio wydobyliśmy wszystko, co się dało. No i co? Kto jest kim? Nowy wpis. Jestem w środku. Muszę teraz być wyjątkowo ostrożny z tym, gdzie idę, kto mnie widzi, a przede wszystkim co i komu mówię. Myślę, że może Roel opowie mi o nowinkach, ale nigdzie go nie widzę. Najemnik. Kopacz, kopacz. Oczywiście obejdziemy wszystkich, nie ma co. Tym razem Bladuinowi nie będziemy płacić. Tu jest Murk. Niestety dalej ma złamaną rękę. A, my możemy dalej w sumie kopać złoto. To w sumie może będziemy kopać. Skoro możemy się na tym wzbogacić, to dlaczego by tego nie robić? Złamał się. No to musimy sobie kupić nowy kilof. Dobra, przynajmniej teraz mamy akrobatykę, więc będzie prościej. Dobrze. Jeśli chcesz coś kupić, to... Tak, tak wiemy. Co? Ktoś próbował cię okraść? Nie próbował, a okradł. Ktoś bezczelnie ukradł mi całą paczkę tytoniu jabłkowego. Jeśli tak dalej pójdzie, to nie będę miał czym zapłacić za kolejną dostawę. Próbowałem dostać się do Igora i coś mu o tym powiedzieć, ale strażnicy nikogo do niego nie wpuszczają, a sami przecież się tym nie zajmą. Posłuchaj, wyglądasz na rozsądnego chłopaka. Może chciałbyś dorobić sobie kilka bryłek i pomógłbyś mi znaleźć tego złodzieja. No, zajmę się tym. Zajmę się tym. Wspaniale! Masz! Spróbuj tego. To jeden z ostatnich, które mi zostały. No to spróbujmy. Czy mi coś da? 10 ekspa mi dał. Czujesz ten zapach? Bardzo charakterystyczny, prawda? To najlepszy sposób, żeby sprawdzić, kto miał przy sobie mój tytoń. Rozglądaj się za niedopałkami. Jeśli przy kimś wyczujesz ten zapach, to będziesz miał pewność, że to on jest złodziejem. Ten gnojek z pewnością nie mógł się powstrzymać i wypalił jednego albo dwa. Może uda się chociaż odzyskać część paczki. No dobrze. Handel. Kilof. Kupmy sobie od razu ze trzy. Gdy będziesz miał przy sobie więcej złot. Ach, bo ja nie mam teraz bryłek. Dobra. To co, musimy wykopać trochę? Wróciłeś do nas. Dzięki tobie udało mi się wyjść na prostą. Proszę, weź te kilka bryłek jako spłatę mojego długu oraz nagrodę. Okej. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Szkoda gadać. Złota ledwo mi tu wystarcza na przeżycie. O zarobku nawet nie myślę. No dobrze. Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? Tytoń? Nie wiem, o czym mowa. Zajęty jestem. Dobra, widzę, że tutaj jest jakaś ekipa z Warszawy. Ten gościu jest dziwny. Stoi i się patrzy w bryłkę. No dobra. My łupiemy, bo dlaczego by nie? Teraz już mamy lepsze umiejętności kopania też, więc... Na spokojnie. Tutaj jakaś ekipa stoi. Jak tam? Nauczyłeś się czegoś o naszym fachu? Ostatnio sporo ćwiczyłem. Chyba naprawdę wziąłeś sobie do serca moje ostatnie rady. W takim razie możesz się nam na coś przydać.
Dokopałem się z kolegą do naprawdę dobrych skał, pełnych pięknych samorodków. Ale jest jeden mały problem. Skała jest bardzo niestabilna. Jeśli zaczniemy od tak sobie kopać, to pewnie połowa urobku nam przepadnie pod gruzowiskiem. Gdybyśmy jednak zaczęli pracować jednocześnie, to wszystko powinno być w porządku. W najgorszym wypadku ściana osunie się, gdy my wszyscy zdążymy już napchać sobie kieszenie złotem. To jak będzie? Wchodzisz w to? No dobra. Jasne. Bierzmy się do roboty. Dobra, z tobą jest już nas komplet, więc możemy zaczynać. Widzisz te cztery spore bryły złota za nami? Podejdź do tej najbardziej po prawej i zacznij kopać. Dołączymy do ciebie. To brzmi podejrzanie. Do tej najbliżej, tak? Dobra, no niech będzie. Najwyżej gdzieś spadniemy do jakiegoś dołu. Obfite złoże. O kurde. Złamał się. Wyeksploatowane złoże. Hej. Cholera, blisko było. Dobrze, że było nas czterech, inaczej pewnie obsunęłaby się cała ściana. Zatrzymaj to, co wydobyłeś. Teraz już będę wiedział, z kim rozmawiać, gdy znowu trafię na dobre złoże. Wow, to nie był przekręt. Możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, co się tu ostatnio dzieje? Zazwyczaj nie lubię gadać na ten temat, ale coś ci powiem, bo jesteś w porządku, facet. Te wszystkie protesty, skargi i kłótnie nasiliły się niedawno, może z pół roku temu. Ja tam w sumie się zajmuję swoimi sprawami i żyje mi się całkiem nieźle. Może gdyby więcej czasu kopali, a mniej dyskutowali, jak to jest źle, to też by im to wyszło na dobre. Kto jest kim? Dobra, czyli tutaj już niczego nie wykopiemy. Tu jest jakiś... Ach, nie mam kilofów już. No dobra. To może byśmy sobie kupili jedzenie. Zestaw posiłkowy. Co 5 i kilof. I co, zjedzmy sobie coś może. Dobra. Fajna sprawa w sumie. No i dobra. Mamy kolejny kilo, więc możemy trochę jeszcze pokopać. Opłaca się wykopać oczywiście tutaj wszystko. W porządnym śnie. Dobra, to pójdziemy się kimnąć do jakiegoś łóżka. Mamy znowu powtórkę oczywiście z rozrywki. Ale... Tutaj kopacze... Wiadomo, na tym łóżku się za bardzo nie wyśpimy, ale na życiu nam tak bardzo nie zależy teraz. Do rana. Dobra. Może zamiast kopać. Chociaż w sumie dobra, pokopmy trochę. Teraz już naprawdę mamy... Ile ja mam teraz w wydobyciu? Wydobycie, gdzie ja to mam? Pozyskiwanie zasobów 85%. Co ja się dziwię? Że nam tak dobrze idzie. Nic nie zostało. Dobra. Fajnie, bo teraz naprawdę dużo tych bryłek wylatuje. To co? Może spróbujemy porozmawiać z kimś jeszcze? Może niekoniecznie z Bladwinem, ale... Nic nie mogę na to powiedzieć. A tutaj dam radę przejść? Tego typa? Nie mam pojęcia. Wyeksploatowane złoże i samorodek kolejny. Znowu wydobycie nam wskoczyło. Stój! Przejścia nie ma! Przecież już ci zapłaciłem. Stary, ostatnio tyle was się tutaj przewija, że już sam tracę rachubę. Może płaciłeś, może nie. No, znaj moje dobre serce. Wejdziesz za połowę aktualnej ceny. Jeśli nie masz zamiaru płacić, to lepiej spadaj zanim się wkurzę. No dobra. Dobra, na razie nas to nie interesuje. Złamał się. Dobra, nie mamy już kilofa teraz. To wiecie co? Spróbujmy porozmawiać z kimś tutaj. Sami. Kolego, jak widzisz, mamy tu dzisiaj komplet. Ale jeśli zapłacisz teraz, to obiecuję, że zajmę dla ciebie jedno z tych świetnych miejsc do kopania.
Dobra, dam ci. Proszę, za niedługo wrócę. Nie pożałujesz tego. Zobaczymy. Dobra. Kij bojowy tu leży. Z tego co widzę, to troszeczkę mało znanych twarzy. Beczka z wodą. O proszę. Mamy skręta. Czyżby to byłeś ty? Nie. Ty? Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? A po co komu tytoń w kopalni? Pierwsze słyszę. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Uwaga, to może być dla ciebie szok, ale... A to już wiemy. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Złota wydobywam akurat tyle, by przetrwać. Zarobek jest tylko nierealnym marzeniem. Mhm, dobra. Czyli nic tutaj się nie dowiemy zbytnio. Nikold podkrada mu skręty. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Nikt dawno nie widział Igora. Ten złodziej pewnie tylko myśli, jak nas jeszcze bardziej wykorzystać. Ciekawe. No proszę. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Strażnicy chcą od nas coraz więcej złota. Odkryte złoża się powoli wyczerpują, a nikt nawet nie pomyśli o przedłużeniu szybów. Jeśli tak dalej pójdzie, to Araxos zostanie z pustą dziurą w ziemi. Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? Przykro mi, chłopcze. Nic mi o tym nie wiadomo. No mi się wydaje, że jednak ci wiadomo, bo te skręty leżały tutaj. To jest to? Prosto z ogniska? Sądzę, że coś znalazłem. Dobra. W ognisku znalazłem niedopaloną paczkę, zapewne po tytoniu Heisnera. To chyba powinien być wystarczający dowód dla kupca, ale może skonsultuję znalezisko z górnikami. Nikold. Nie mogę. Leofas. W ognisku znalazłem spaloną paczkę tytoniu. Wiesz coś o tym? Nie mam pojęcia, skąd w tych śmieciach wzięła się ta paczka. Uwierz mi, gdyby to była sprawka któregoś z naszych, to z pewnością ja i ty bylibyśmy poczęstowani tym tytoniem. No dobra, czyli ty nic nie wiesz. A to może to lek? Ten kopacz? W ognisku znalazłem spaloną paczkę tytoniu. Wiesz coś o tym? Nie pisałem się na żadne przesłuchanie. Zostaw mnie! Dobra. Leofas zdaje się mówić prawdę. Niestety jedyny trop, jaki mam, prowadzi właśnie do niego i reszty górników z groty. Może ktoś próbował ich sabotować? Chyba póki co będę musiał okłamać Heisnera, aby nie zaognić konfliktu na linii górnicy i członkowie gildii. No dobra, no to zróbmy tak. Muszę pamiętać o tym, że mam tą akrobatykę i że z niej się kuźwa korzysta. Bo nie była wcale droga. 2 punkty nauki. I tyle sztuk złota, a pół kopalni przeleciałam już. Dobra, tam był też... Dobra, tu jest parę tych skrętów jeszcze. Pozbieram je po drodze. Dobra. Poszedłem za tropem twojego tytoniu. Jak? Odzyskałeś moją paczkę? Jedyny trop, jak po sznurku, prowadził prosto do groty górników, a pozostałości paczki leżały spalone w ognisku. Wydaje mi się to wszystko zbyt oczywiste, wręcz jak ustawione. Czyli sugerujesz, że mógł to być któryś ze strażników? Cholera, nikomu już nie można tutaj ufać. A może mówisz tak po prostu, by mnie zmylić? Chyba oszaleję w tej kopalni. Każdy próbuje każdego okraść i oszukać. Wiesz co? Zapomnijmy o całej sprawie. Ach, w cholerę. Dowiedział się, że ktoś mógł próbować wyrobić górników, zaczął panikować. No dobra, zostawimy to w takim razie w ten sposób. Wiedziałem, że...
Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Do roboty, Robalu! Co? Okej, okay, to fajnie. Wydaje mi się, że skorzystamy sobie w takim razie z łóżka tutaj. Fajny Bladwin. Dobra, on nie chce ze mną ewidentnie gadać. To może Astol będzie chciał. Nie, Astol nie chce ze mną rozmawiać. Prześpijmy się do rana. Wyspany? Nie. Oczywiście, że nie. Dobra, bo... Super. Tu jest oczywiście Bladwin, ja nic z nim nie mogę zrobić. Tutaj już nikogo nie ma, ani niczego. A może taki zwykły najemnik coś mi powie? Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Górnicy powinni kopać, nie gadać. Wtedy wydobywaliby więcej złota. Mhm. Widziałeś gdzieś Roela? Kogo? Tego chłopaka, co tu ciągle stał przy wyjściu. A, tego. Rzeczywiście go nie widziałem od dłuższej chwili. Może w końcu wziął się do roboty, a nie tylko mlaskał tym jęzorem za każdym nowym. Okej, okay, jakiś nowy wpis. Kto jest kim? Roela nie ma na jego stałym miejscu. Powinienem go poszukać na własną rękę. No dobra, tylko że jego tutaj też nigdzie nie widziałam. Chyba, że zlazł na dół może. Bo tak, tutaj go nie było. Możemy jedynie przeczekać. Tutaj są sami kopacze. Tutaj już nic z tym miejscem nie zrobimy. O matko, przejdę? Nie przejdę. Nie zasłużył na coś takiego. Na własną rękę mogę poszukać, tak? Słabe. Jezu, mogę się obracać? Dziękuję. To co? Może przejdziemy teraz na inną stronę? Na przykład tutaj. Na dole go nie było, tam w grocie też, tam jest wyjście. Tutaj był szyb, jeszcze jeden. A ja nie mam kilofa, nie? Nie mam. Niedopalona paczka, mam ją przy sobie oczywiście. Chyba dało się to trochę inaczej rozwiązać, no ale trudno. Wiesz co, Heisner, weź daj mi kilof, nawet dwa, no, albo nawet i trzy. Idziemy kopać te złoża, co nam niby tam ten strażnik obiecał przytrzymać. Żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Tych złóż jest tutaj jeszcze trochę do kopania, więc... Mamy tutaj na przykład jakiś samorodek. Kto jest kim? Mamy nowy wpis. Nigdzie nie widzę ani górników, ani Narsa. Ciekawe, co sprawiło, że nagle wszyscy się stąd wynieśli. Nie przyjrzałem się twarzom tych górników, żadnego nie znałem z imienia. Będzie trudno mi ich wyśledzić. To prawda, nikogo tu nie ma. Kolejne umiejętności w wydobyciu mamy zwiększone. Za niedługo będę musiała pewnie się położyć spać. Przydałoby się zapłacić tamtemu strażnikowi i zejść na dół. Dobra, to co? Może już nie będę kopać, tylko faktycznie zejdziemy w dół. Stoj. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Musimy sprawdzić, co tutaj się dzieje. No tutaj nic się akurat nie dzieje. A może tu? Są oczywiście samorodki. O kurde, na dole leży jakieś ciało. Pewnie to Roel, znając życie. Tylko no nie zagryzły go raczej pełzacze. Tak, to prawda. Kilof, bryłka złota, gulasz grzybiarza oraz skręt bagiennego ziela. Kto jest kim? Znalazłem ciało Roela. Ciężko powiedzieć, co go załatwiło. Wygląda jakby spadł z wysokości, ale jednocześnie ciało jest tak mocno nadgryzione przez pełzacze. Nie został też ograbiony. Może to był jedynie wypadek? Muszę zdecydować, czy chcę komuś o tym powiedzieć. W aktualnej sytuacji nie wiadomo, jak wpłynie to na nastroje.
No to prawda. A tego nie mogę kopać? Nie mogę. No, faktycznie wygląda jakby spadł. Może strażnikowi powiemy, co? Chyba najlepiej będzie się odezwać w tej sprawie. Może byśmy jeszcze pokopali trochę, jak już tu jestem. Chociaż zaraz pewnie Marvin będzie zmęczony. Chociaż tutaj nie ma za wiele tych samorodków. Dobra. No to może strażnikowi. Ej, ty. No nie mogę. To może Bladwin? Wątpię, że Bladwin będzie chciał o tym słuchać. A może ten cały Heisner? Jak on się nazywał? Tak mi się właśnie... Heisner. Dobra. Spróbujmy może do Bladwina zagadać. Wiesz, gdzie jest teraz Nars? Pewnie siedzi ciągle w tym swoim szybie i wyłudza złoto od górników. Nie ma go tam. To pewnie poszedł się odlać. Jeśli tak się za nim stęskniłeś, to idź go poszukać. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Jeden z górników, Roel, nie żyje. Znalazłem go na dnie opuszczonego szybu. No cóż... Na jego miejsce szybko pojawi się ktoś nowy. Powtarzałem tym idiotom już wielokrotnie, że ten szyb jest zamknięty nie bez przyczyny. No dobra. Czyli to tyle, żeśmy zrobili w tej sprawie. Tak mi się właśnie. No, a może Heisner? Nie. Tutaj ktoś jest z imieniem? Czy nie ma nikogo tutaj? Nie ma, tam są ci górnicy, wiadomo, w szybie. Dobra, bo dostaliśmy nowe wpisy. Bladwin niezbyt się przejął nieobecnością Narsa. Tutaj są kopacze. Mark. Albo Murk. Tutaj coś, ktoś... Nie. O Jezu, łażenie w Tajwefty w tej kopalni jest trochę męczące momentami. Może tutaj ktoś się czymś przejmie albo ma coś do powiedzenia? Tolek? Ej, ty. Nie, kopacz wątpię. Nikolt? Nie. Loafs? Jeden z górników, Roel, nie żyje. Znalazłem go na dnie opuszczonego szybu. Szkoda, chłopaka! Nawet pomimo tego, że więcej gadał niż robił, powiadomię jego kolegów, że to właśnie ty go znalazłeś. Mhm. Dobra, tylko to nic nie dało. Ktoś tutaj jeszcze miał imię, bo mi się nie wydaje. Bladwin, no to wiadomo, ja nic z nim nie zrobię. Kto tu idzie? Najemnik. To naprawdę nie. Najemnik. Kopacz. O, tu jest pusto dalej. Nie jest dobrze. Wydaje mi się, że nie mamy nic tutaj już większego do zrobienia. A może ty go widziałeś? Nie, nie widziałeś nikogo. To co, może spróbujemy wyjść z tej kopalni, bo wydaje mi się, że nie zrobię tutaj aktualnie nic więcej. Nie mogę już z nikim porozmawiać. Także spróbujmy wyjść. I sprawdzić, co się tutaj dzieje. Strażnik. Chcę opuścić kopalnię. Mam nadzieję, że wydobycie poszło tak dobrze, jak oczekiwałeś. Zobaczmy, co tam masz. Cholera. Chyba musiałeś wyczyścić całą kopalnię do zera. Trzymaj swój udział. Nie zapomnij o tym, że najlepszy Tak. To wiemy. Mamy tutaj oczywiście pakunek. Czy ja dostałam jakiś wpis? Kto jest kim? No nie dostałam w teorii. Bardzo to dziwne wszystko. Dobra, bo znowu muszę założyć sobie mój pasek i zbroję.
Zbroja, amulet siły. Chociaż nie, teraz musimy założyć ten amulet, ten, bo jest lepszy. Pasek najemnika Araxos i znowu trzeba sobie założyć teleport i najlepiej telekinezę. Nie wiem, czy jestem w stanie coś więcej tutaj zrobić. Wydaje mi się, że nie za bardzo. Dobra, zabieramy nasze bryłki. Moglibyśmy je oczywiście wymienić na monety, ale na razie to zostawimy to. Tutaj raczej na zewnątrz nikt nic nie wie. Wiecie co, weźmy się zajmijmy jakimś innym zadaniem. Na przykład dla Neville'a można by było zrobić zadanie. Tylko, że... Ej, ty! Zabierz mnie do... obozu węglarzy, kopalni królewskiej, wioski Silbach, miasta Archolos. Co ja mam za zadania tak w ogóle teraz? Co my mamy do roboty? Nie przejdą turniej. Aha, do Adelarda byś mnie w sumie mógł zabrać, to bym odebrała nagrodę. Do miasta i pod gildię kupiecką. Najwyżej w kolejnym odcinku wrócimy tutaj jeszcze do tej kopalni. Spróbujemy coś więcej załatwić. Tylko jeszcze sobie broni nie założyłam. Chodźmy do Adelarda. Hej. Towar dostarczony. Świetnie. Były jakieś problemy? Nie, obyło się bez większych przeszkód. Bardzo dobrze. Takich wiadomości lubię słuchać. Gdzie mój mieszek? Muszę ci zapłacić za wykonanie zadania. Masz i nawet nie próbuj negocjować więcej. Trochę się guzdrałeś, więc premii nie dostaniesz. Może to cię zmotywuje, żeby w przyszłości bardziej się streszczać. Serio? Jeszcze coś? Nie, ale jestem zdziwiona, że się niby guzdrałam. Zakończone. Nie przejdą. Mogłem szybciej się wziąć. Fajnie, że jest takie coś wzięte pod uwagę. O, wbiłam w ogóle nowy poziom. Mamy turniej, zieloną latarnię, zakopane skarby. No tak, zakopane skarby nam jeszcze zostały. Chociaż ta paczka z zielem raczej będzie łatwą sprawą. Tylko, że to musimy się tepnąć raczej na bursztynowe wybrzeże i popłynąć prosto do latarni. Także zrobimy to jeszcze dzisiaj, żeby zakończyć tego questa dla Neville'a. I w kolejnym odcinku spróbujemy rozwiązać jeszcze tą sprawę z tą kopalnią, bo nie do końca wiem, co my powinniśmy w sumie zrobić. Pogadałam już tam ze wszystkimi. Będę musiała pewnie do jakiejś solucji zajrzeć i popatrzeć. Wybierz lokację... bursztynowe wybrzeże. Dobra, teraz mamy akrobatykę. O matko. Tylko może nie w ten sposób akrobatyką. O fuck. Ej, ja to przeżyłam. Dobra, fajnie. Zajebioza. Fajnie bym tą łódką mogła sobie tam przepłynąć. Weźmy się wyleczmy, żeby mieć full HP. W ogóle ile ja mam teraz życia? Dużo, nie? 613 to naprawdę dużo HP. Trzeba przyznać. Nie wiem, no całkiem sporo nam się chyba udało dzisiaj zrobić. Mimo wszystko. Łomatko. A za co dostałam od życia? Fajnie, że się wyleczyłam i dostałam tyle samo. No nieważne. Raczej nie powinnam tutaj mieć problemów. A jak tak, to się wczytamy. Nie wiem, gdzie tutaj tym chrząszczem można się poruszać, bo podobno jest to cholernie opłacalne. No nie wiem, nie wiem. Okej, widzę, że są tam panowie. Bujają się na rejonie. Czyli wrócili z połowu. Dobra, wyleczę się jeszcze raz, bo widzę, że mamy jakieś problemy. Może ta ryba w occie. Nawet i dwie. Dobra, super. Niech będzie. Raczej będą pokojowo nastawieni, ale warto jest mieć full HP. Dzień dobry. Ej, nie, atakują mnie. Marko. Ale ty leszczarsko się bijesz. Z
szczelnie zapieczętowana paczka. Zielona latarnia, no dobrze. I taki zwykły randomix. To wiecie co? To ja się już z wami spotkam prosto u naszego kochanego przyjaciela. Neville'a. Chociaż wiecie co, możemy to w sumie chyba zrobić razem. Popłyniemy na szybko. Weźmiemy sobie przewoźnika, który nas zabierze. Raczej to nie będzie problem. A też nie zmarnujemy jakoś dużo czasu. Czy coś jeszcze jest takiego mniejszego do zrobienia? Jeszcze mamy do wyczyszczenia tą jaskinię z teleportem z tych bandytów. Fajnie by było też to zrobić. Bo jest to krąg teleportacyjny przy mieście. Więc na pewno byłoby wtedy też bliżej chodzić po jakichś tam terenach. A teraz ten herszt już nie powinien sprawiać raczej problemów. Tam był jeden nożownik i właśnie ten herszt, ale czy to zrobimy jeszcze dzisiaj? W sumie to można by było. Dobra, ale najsampierw to chciałabym Duncana poprosić, żeby mnie przewiózł. Ej, ty. Zabierz mnie do portu. Portu? Ależ Chociaż chyba mogłam bardziej do stoczni. Chociaż nie, chyba lepiej, że do portu. Neville powinien być tutaj pod karczmą Helgi. Więc raczej lepiej, że tutaj się wzięłam, przeniosłam do portu. Tak, jest tutaj. Zróbmy F5 i powiadommy go o wykonaniu zadania. No. Ej, ty. Mam twoją paczkę. Sprzedali ci ją? Wiedziałem, że to na mnie byli źli. Tak, akurat zdążyłem ich złapać, gdy zmieniali miejsce połowu. Wspaniale, czyli nie dość, że mam ziele, to odzyskałem moje miejsce połowowe. Weź ten przepis jako nagrodę. Mówię ci, nic tak dobrze nie smakuje po buchu zielska jak te pyszności. Dostaliśmy na kociołek rybaka. Ja już mam oczywiście ten przepis. Wiecie co, to skoczmy jeszcze na szybko. O Jezus, wyjdę. Skoczmy jeszcze na szybko do jednego miejsca. Czyli właśnie do tej jaskini pod miastem. Było dokładnie tak, jak mówisz. Przejdziemy sobie tędy. Na szybko. Teraz jak mamy to, to pójdzie sprawnie. Chodźmy też jeszcze oddać może runę. Bo mamy chyba jedną. Albo dwie. Hej. Mam. Mam dwie. Dziękuję. I światło. Dobra. Fajnie. I 500 expa też za darmo wpadło. Ogólnie to przydałoby się nauczyć alchemii na trzeci poziom. Kupić sobie też przepis na eliksir siły. Żeby to zrobić, potrzebujemy 2500 sztuk złota oraz 30 punktów nauki. Aktualnie mam punktów nauki 26, więc jeszcze jeden poziom będziemy w stanie to zrobić. I tak jesteśmy całkiem nieźle wykokrzeni i przygotowani, więc w sumie moglibyśmy spróbować nawet to zrobić. Tak naprawdę. Będzie dzisiaj też troszeczkę chyba dłuższy odcinek, ale chciałabym tą jaskinię załatwić. Tam już nie powinniśmy mieć teraz problemów żadnych. Tam zostało dwóch bandziorów na dole chyba, albo trzech. Z czego jeden to herszt, a drugi to taki gościu z nożem. Także raczej będzie bezkolizyjnie. Sama nie wiem. Ale spróbujmy coś załatwić. Super, super. I sobie lecimy. Dobra, ta jaskinia była tutaj zaraz gdzieś przy mieście. Także... fajnie. Tak, oczywiście doczytał się teren na naszych oczach, bo mógł. Tutaj jakieś polne bestie też widzę, że zostały się zrespiły. To nie jest ani trochę dziwne, że są tutaj nowe potwory, ale... może to później będziemy jednak ogarniać. Najpierw tych bandytów bym chciała. Żebyśmy mieli nowe miejsce do teleportacji. To było tutaj. Spróbujmy ich pokonać. Nie powinno to zająć zbyt wiele czasu, nie powinno to być zbyt trudne. Raczej szybko nam z tym pójdzie. Lepiej było tu nie przychodzić. Herszt pobiegł? Nie, ten do mnie sam przybiegł. Dobra.
O stary. Oni są akurat banalni. No. Herszcz raczej też nie będzie stanowił problemu, chociaż ma topór dwuręczny, więc może być bardziej niebezpieczny. Ale to się okaże za chwilę. Tam jest jeszcze jeden. Teraz cię załatwię. No chodź, chodź. No. Dobra, może najpierw tego herszta jednak. Dobra. No i super. Mamy herszta. Miał przy sobie runę teleportacyjną. Mamy też sarkofagi do otwarcia. Piorun kulisty, kość szkieletu, mikstura odnowy many, rycerskie ostrze oraz buławę generała Subliego, czyli broń. Dobra, zbiorę sobie tą łopatę, żeby mi potem nie przeszkadzała. Pierścień oświecenia tutaj był. Kolejna łopata. Fajnie, że wreszcie daliśmy sobie radę z tym miejscem. Nawet jakieś żyły są do wykopania. Więc zróbmy to. Złożę srebra. O, topór obosieczny. Górnicza dolina mamy. Osiągnięcie. Z tego co kojarzę, ono polega na tym, żeby wykopać wszystkie rodzaje, wiecie, kruszców. Ksiąg trzeci, tom czwarty, magiczna wiedza, ekstrakt many, ręka szkieletu. Podobna ręka szkieletu jest dobra, żeby oddać temu gościowi jako drapaczkę, więc od razu z tego miejsca możemy się tepnąć do miasta, do kapliczki Inosa. Chodźmy to gościowi oddać, bo to naprawdę fajna sprawa będzie. On powinien być tutaj, jak się idzie w stronę kościoła. Mam nadzieję, że chłop dalej tam siedzi. Dobrze idę? Tak, dobrze idę. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś. O, zmieniło. Widzę, że masz przy sobie idealną drapaczkę. Chodzi ci o to? Tak, właśnie tak. Dziękuję za pomoc. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że tym akcentem, jakikolwiek dziwny on by nie był, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam Was oczywiście do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!